człowiek, z którym zawsze dobrze pogadać. Już kolejny raz dzisiaj prywatnie, no ale teraz przed kamerą. Cofam się do Wotory, bo jesteśmy na FEN30. Rozmawialiśmy tam o projekcie amatorskiego turnieju, zawodów. Sporo tam wtedy powiedziałeś, ale myślę, że jeszcze chcemy poznać szczegóły. Wiesz co, fajny nowy projekt. No wiemy, pandemia była, nikt nie mógł trenować, nie było walk, a po pandemii tak naprawdę to i tak nie wróciło do normalności, bo tylko same zostały duże organizacje i szczególnie młodzi zawodnicy nie mają gdzie walczyć. Jeżeli tak naprawdę przed chcieli walczyć na tych Almach, no to jak wiemy, no to Alma jest bardzo fajnym projektem i potrzebnym dla wszystkich, ale no jednak nie do końca odzwierciedlało to, co jest na zawodowych walkach. Chcę zrobić coś takiego na zasadzie małych gal cyklicznych, 4-5 razy do roku. Nie robić jakichś opraw dużych, jak to ma miejsce na zawodowych galach, ale dać jakby tą taką cząstkę, czyli na przykład komentarz. Będzie komentował Łukasz Jurkowski, który komentuje tak naprawdę największe gale w naszym kraju. Będą profesjonalni katmeni, profesjonalni sędziowie i tam będą mogli się zmierzyć zawodnicy w formie turniejowej, 3 rundy po 3 minuty, co jest bardzo ważnym jakby dystansem. Moim zdaniem, że jeżeli dla amatora nie ma nic lepszego niż właśnie próbować się z drugim zawodnikiem na dystansie 3-rundowym, bo jeżeli jesteś tak naprawdę walczysz na Almie, tam jest jedna runda 4-minutowa, w finale masz 2 rundy po 4, to tak naprawdę ta 4-minutowa runda jest, tu umiejętności nie mają znaczenia tak naprawdę. Często jest to też rozgrywane na matach, więc tak naprawdę to nie ma, to tak naprawdę nic nie wynosisz stąd do walki zawodowej, gdzie tak naprawdę wchodzisz, jest stres, jest jakaś tam transmisja, jest komentarz, są sędziowie, są katmeni, tejpują ci ręce, walczysz 3 piątki i to jest mega stresujące dla chłopaków i tak naprawdę dużo w Polsce zawodników po 8., 10. walce dopiero zdaję sobie sprawę, teraz jestem gotowy, szkoda, że nie mogę tego cofnąć czasu i dlatego chcę zrobić właśnie w ten sposób, żeby nie musieli cofać tego czasu i zaprezentowali się na takiej półzawodowej arenie, ale bardzo profesjonalnie przygotowaną. Czyli to wyszło trochę od tego, że zawodnicy z twojego klubu nie mieli gdzie startować, krótko mówiąc. Dokładnie, dokładnie. Ale to zauważyłem, wiesz, w innych, bo to już, wiesz, jest klub, no to wiadomo, jeżeli szukasz nowych talentów w całej Polsce, no to chcąc, nie chcąc, widząc takie możliwości, że inny klub daje, po prostu jest ktoś z mniejszej miejscowości. Bardzo dużo chłopaków trenuje samych i naprawdę są na już dobrym poziomie. I wiesz, też mogą trafić po prostu potem do naszego klubu. Skoro jest komentarz, czy to jest transmisja? Mówiłeś o niej ostatnio. Gdzie ją będzie można wykupić? Nie będzie, będzie bezpłatna na YouTubie. Potem nawet będziemy robić studio, gdzie też ogłosimy jakby już następny event, który planujemy i myślę, że będzie po prostu zawsze na każdym evencie naszej organizacji jeden będzie całkowicie semi-pro i on będzie bezpłatny, ale będziemy robić takie jakby super te evenciki, gdzie będą takie naprawdę fajne pojedynki, ale też będą przeplatane tymi jakby zwycięzcami naszych turniejów, tak, żeby promować ciągle tych chłopaków, żeby ciągle się jakby obywali z tą kamerą i ludzie ich poznawali, więc też przy jakby mocniejszej rozpisce, nawet zawodowej, będziemy dodawać pomiędzy walki takie semi-pro zawodników, którzy już wcześniej wystąpili na bezpłatnej transmisji. Podaj nazwę, przypomnij termin, dobrze pamiętam, że to końcówka października. Tak, 25 października to jest niedziela, więc myślę, no tak jak zazwyczaj amatorskie zawody w naszym kraju. Gala zaczyna się od 19 godziny, ważenie tak jak zawsze jest rano od 9 do 11 tego samego dnia, bo to jest amatorska gala. I co? Zapraszam. A jak się można zgłaszać właśnie a propos tego zaproszenia? Turnieje mma.pl, tam jest cały formularz zgłoszeniowy, wysyłasz swoje zgłoszenie, dostajesz odpowiedź, jesteś w turnieju. Ciekaw jestem, to będzie jakoś związane ze stowarzyszeniem, na przykład MMA Polska? Mają patronat, bo jestem w stowarzyszeniu i myślę, że to jest jakby dobra droga, żeby, wiesz, bardzo mnie to irytowało, że od lat na zawodach amatorskich zawodnicy płacili, nie wiem, 100 zł, 120 startowych, czasem walczyli 4-5 walk, cały dzień czekając, nic nie jedząc, w strasznych warunkach, bo tak naprawdę siedzieli na trybunach pomiędzy ludźmi, jeden kibel na 400 osób. I wiesz, potem wychodzili, wygrywał mistrza Polski, dostawał medal za 2 złote. I to było bardzo częste. To jest do dzisiaj się powtarza i myślę, że no, to jest bardzo słabe ogólnie, nie? Bo patrząc na inne sporty, już nie chodzi nawet o te nagrody, ale o to, jak mamy rozwinięty zawodowy rynek MMA w Polsce, a amatorski, no to leży. No teraz tak naprawdę jak powstał ten związek, stowarzyszenie, to powstał też obok związek Cypla, tak? Trenera.
Mirek tam macza palce? To chyba tak naprawdę jest Fame, Sławomir Cypel, Mirka tam nie widziałem. I tak już się coś dzieje, jest jakaś konkurencja i podnoszą ten poziom, tak? Oni tam teraz dodali na te główne zawody na Almie, widziałem klatki, są trzy klatki, trzy oktagony i bardzo fajnie. Gdyby nie było tej konkurencji, czegoś takiego, gdyby nie było tego ruchu, to by nic nie było dalej. I by, wiesz, dalej walczyli na tych matach, by było, wiesz, 6-8 Alm w miesiącu, wszystkie nazywałyby się mistrzostwami Polski północnej, północno-zachodniej, zachodniej i by to było taki, właśnie, żeby tego nie było, żeby było lepiej dla wszystkich, taka zdrowa konkurencja też jest dobra. Dobry wątek poruszyłeś, nagrody, bo wiem, że u was będą, mówiłeś o tym na Wotorę, podobno fajne, jak to ma wyglądać? No mamy fajnych partnerów, mamy Coca-Colę, mamy Formotive, Shartop Team. Obrotny jesteś, załatwisz Coca-Colę na... Widzisz, gdzie ty masz Coca-Colę? No i no po prostu myślę, że jeszcze naprawdę nie będziemy brać jakby każdego partnera, co ktoś rzuci, tylko jakby chcemy tymi mocnymi markami. Poprzez też, że dużo osób też znamy, no to łatwiej nam jest to ogarnąć i będziemy też się z tym dzielić zawodnikami po prostu. Biłeś się, jesteś trenerem, no i teraz organizatorem. Dużo to jest roboty? No na pewno, ja już kiedyś, nie wiem, 7 lat temu organizowałem galę w Inowrocławiu. Byłem na 7 czy 8 lat temu. Walczyć Bob's Up. Dokładnie, dokładnie. I co, powiem ci, no mega dużo stresu, ale teraz też troszkę są inne czasy, inne możliwości, jakby nie muszę tego wszystkiego sam ogarniać, bo gdybym to musiał sam robić, to nigdy w życiu bym tego nie zrobił. I za tym stoją i naprawdę sporo osób, więc jakby to powiedzieć, tylko daję kierunek temu i myślę, że dobry. No dobra, to czekamy na tę końcówkę października, natomiast teraz FEN 30, walcza Anita Bekus. Dużo ma mniej doświadczenia niż jej rywalka, czyli Zabadurek, ale no jak widzisz ten pojedynek? No widzę tak, że wygra tą walkę i myślę, że Aita jest bardzo dobrze przygotowana. Iza jest doświadczoną rywalką, tylko że zauważmy, że jest doświadczoną rywalką, która nie wyciąga wniosków w ogóle ze swojej kariery, bo nierobienie wagi notoryczne, okej, teraz zrobiła, super, ale wiesz też, no wiemy o tym, nie chcę tego poruszać, ale backstage'owo wiemy, jak głupoty robiła na przykład przed walkami i myślę, że jakby doświadczenie nie do końca za tą zawodniczką idzie. Mam nadzieję, że to się zmieni, bo życzę jak najlepiej i no co, no w walce myślę, że Anita jednak ją pokona, bo chcąc, nie chcąc trenuje. Ten czas, który ona trenuje, robi to o wiele bardziej profesjonalnie niż ona przez ten cały okres. A propos tego, słyszałem, że Anitę wręcz trzeba ściągać z maty, z treningów, bo ona się lubi, wiesz, no zajeżdżać, chyba tak to można określić. No dokładnie, no wiesz, jak zaczyna coś trenować, to jest wszystkim podekscytowany i ona tak miała. Ciągle się uczy, bo jednak niech trenuje długo, ale wiesz, no ciało nie wytrzymuje czasem i dużo razy, bo trzeba po prostu właśnie na siłę ją ściągać, żeby nic sobie już nie zrobiła, nie? Przed walką, czy po prostu, tak jak mówię. No dobra, ode mnie to wszystko, zaraz zaczynamy kartę główną, także też pewnie masz trochę roboty, miło ci było zobaczyć, widzimy się pewnie po gali. Pewnie, że tak, dziękuję bardzo. Dzięki.